witam, szanowną publiczność. Oto najwyższa pora, by zgłębić tajniki kulinarnego fechtunku. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim, oto Aleś Talerz w Hello Zdrowie. Moi drodzy, ostatnio podróżowaliśmy, no, bardzo daleko. Czas pozostać w Europie kulinarnie, ale ciągle zjeść coś zdrowego i pysznego. Jest taki naród, proszę Państwa, szczególnie rozmiłowany w skorupiakach. I oto postanowiłem zabrać Państwa do Belgii, w doborowym towarzystwie tych oto muli, które świeżo wyłowione czekają w garnku na swój los. Proszę Państwa, danie klasyczne dla belgijskich podniebień, czyli mule w czosnku, winie i tymianku. Mule bez problemu można dostać już u nas w Polsce, co cieszy, bo są niezwykle zdrowe, lekkie, są źródłem selenu, jest bardzo potrzebnym pierwiastkiem naszym organizmom i mam wrażenie, że ci, którzy się muli boją, zdecydowanie boją się niesłusznie. Oto jak je przygotować. Mule umyte i wyszorowane szczoteczką umieściłem w garnku i dodam całkiem niewiele składników. Tu białe wino, oprócz tego mam liść laurowy, świeży tymianek, czosnek i cytrynę. To wszystko razem zamieni się w klasykę belgijskiej kuchni, znakomitą propozycję dla głodnych i wymagających. Grzeję pod garnkiem dość mocno i natychmiast mulom wlewam szklankę wina. Nie ma go wiele, ale nie szkodzi. Jeden liść laurowy na taki kilogram muli. Kilogram wprawdzie to przesada, bo większość ważą skorupy. Myślę, że w kilogramie mamy około 250-300 gramów mięsa, więc porcja jest, prawdę rzekłszy, jednoosobowa. Mam cytrynę, mimo że wino już nam całość podkwasiło, to nie bójmy się kontynuować. Żeby nie pryskać cytryną na boki, wbiłem widelec. Spokojnie nim gmeram i docytryniam moje mule. Jest też czosnek. Nie powinno go być za dużo w mulach, ponieważ zdominowałby całkowicie lekki, rześki, morski smak. Taki czosnek i jeden ząbek miażdżę lekko, obieram i ścieram bezpośrednio do garnka. Gdybym go posiekał, aromat z pewnością nie rozszedłby się tak precyzyjnie i równomiernie. Starłem. Czosnek jest na mulach. Zapytają Państwo, gdzie sól? Nie ma soli w mulach, jako że prosto z morza wpadły tu do garnka. Są wystarczająco słone. Ilość świeżego tymianku zależy od naszych upodobań. Rwę trochę te gałęzie, zrzucam listki. Niedbale dość. Tyle? No, może tyle. I, mili moi, rozglądam się, o czymś zapomniałem. Zapomniałem napić się odrobinę białego wina, żeby sprawdzić, czy wybrałem dobre do muli. Nic mu nie brakuje. Proszę Państwa, przykrywam, trzęsę garnkiem niejednokrotnie i daję mulom kilka minut, żeby się zagotowały i otworzyły. Tu prosta zasada, jemy wyłącznie otwarte mule. Te, które się zamknęły, nie będą świeże, nie będą smaczne. Czekam kilka chwil i za chwilę belgijska uczta stanie się faktem. Medytuję odurzony zapachem świeżego morza, oto mule zupełnie gotowe. Zabieram Państwa na belgijską ucztę, zdejmuję je z gazu, lekko potrząsam, no i pada pytanie, jak podać mule. Mówiąc szczerze, właśnie je podałem. Je się je prosto z garnka. Zobaczcie Państwo, na dole utworzył się zjawiskowy, morski, winny sos, wspaniale wzbogacony świeżym ziołem. Jak jemy mule? Dobywamy pierwszą. Pierwszą można zjeść widelcem, wyjąć mięso ze skorupy. Usiłuję sobie tym radzić, nie jest to proste. Poczekajcie. Od razu mogę powiedzieć, że są świetne. Leciutko tylko czosnkowe. Po czym kolejne małże dobywam sobie tymi szczypcami i zjadam w ten sposób, rozrzucając wszędzie skorupy, rozkoszując się sytuacją, mocząc świeżą bagietkę w morskim sosie na dnie garnka. Doskonałe. Zapraszam Państwa do Belgii na mule.